Halo, witamy ze skąpanego w słońcu Vancouver. Dziś nad PC Place nie ma ani jednej chmurki, więc warunki do grania są świetne. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Przed nami już trzecie spotkanie przedsezonowego turnieju. Obie drużyny chciałyby pewnie zakończyć rozgrywki grupowe z przytupem. Jest za linią obrony, uwaga! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis celowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, aby zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? Na razie 2-0. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. No i gol, proszę Państwa. Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą 3 bramek. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3-0. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Mamy już zatem 4-0. A teraz będzie dobra okazja. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. A sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. A więc pogrom. 6-0. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. No i mamy rzut wolny dla Liverpoolu. Ładnie teraz z piłką Thiago Alcantara. Bramka rywali coraz bliżej. Atak został przerwany zagraniem na faul. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Aj, blisko było z tego rzutu wolnego. Z perspektywy stanowiska komentatorskiego wydawało się, że będzie gol. Szkoda.
Zdjęcie Virgila van Dijk'a, Jacku, pojawia się w każdej szanującej się gazecie sportowej. Dzisiaj zagra przeciwko swojemu staremu... Tak! Ale się popisał Mbappé! Obrońcy na pewno wiedzieli, na co go stać, ale i tak nie zdołali go powstrzymać. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. Alisson Becker, nie do uwierzenia! Rzuca w okolice 11 metra. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali... I mamy gola, proszę Państwa! Głową skierował piłkę do siatki. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania z rzutu rożnego. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Fabinho dostaje piłkę. Wciąż prowadzi piłkę, ale strzał zablokowany. Uwaga, wychodzi sam na sam. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Nie ma gola! Broni Alisson! Wrzuca piłkę przed bramkę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Uderza na bramkę. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Bardzo mocny był ten strzał. Może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie, brawo. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Dobre przerwanie akcji rywala. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Kylian Mbappé sieje dzisiaj chaos w defensywie rywali, a na statystykach widać to jeszcze dobitniej. Ma w tym meczu decydujący wpływ na postawę całej drużyny. Precyzja i zdecydowanie pod przeciwną bramką zaowocowały już trafieniami. Nie zdziwiłbym się, gdyby Przesuwają się z piłką w strefie ofensywy. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Groźnie było, dobra interwencja. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. To niebywałe, Tomku, już widziałem tę piłkę w siatce. Co za popis teraz między słupkami, będą to pokazywać w powtórkach po meczu. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. No i gol!
Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Ale może teraz będzie szansa. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. To był świetny przykład, jak odebrać piłkę wślizgiem. Kylian Mbappé. Uwaga, uderza z dystansu. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć taki akt. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą... Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Centra w pole karne. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowu bramkarz. W przypadku tej transakcji mogło skończyć się różnie. Ależ akcja, popatrzmy. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. A Mbappé z takiej odległości nie zwykł się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale... A teraz będzie dobra okazja! Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce! Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania! Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Mocne wejście, ale czyste. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Uwaga, bomba z daleka! Ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu.
Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Mbappé, będzie groźnie. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Szansa na gola. I gol! Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. Strata graczy The Reds. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Dobre wycofanie ze skrzydła. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod... Mbappé, może być niebezpiecznie. I tak, piłka w siatce, proszę Państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja. My oglądamy powtórkę, a trener wciąż piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie. Za krótkie, zbyt niepewne i rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu.